ten oto człowiek koncertuje sobie w Polsce. Ma jakiś koncert w Warszawie, ale i w innych miastach. W Gdańsku, w Poznaniu, jak widzę. Koncertuje tutaj legalnie, nikt nie ma z tym problemu. Udostępniamy mu nasze lokale. I w bardzo bezczelny sposób obraża Polskę, Polaków i polski język. I nikt nie reaguje. Ja się nazywam Maciej Podstawka, ze mną jest Ania. Dzień dobry. To jest kolejny artykuł, kolejny dzień z artykułem, w którym nie możemy wam pokazać całego tytułu, bo zaraz nas zbanują. Tutaj w ogóle się pokazuje, czekaj, jakoś to muszę usunąć. O. Widzieliście na pewno fragmenty w tym, w naszym... Kurde, no patrz, co tu się dzieje wszędzie, ale dobra. Wiecie, co mnie wkurza w Polsce? Wkurza mnie polski język. Ja w ogóle nie rozumiem, po co mam rozmawiać w tym pierdzielonym języku, skoro istnieje język rosyjski. Istnieje przecież Imperium Rosyjskie, więc po prostu do niego wróćcie i zacznijcie mówić normalnym językiem, polscy debile. Powiedział Kirył Bledny, wokalista zespołu Poszlaja Moli w wideo na Instagramie. Później jednak przeprosił i stwierdził, że jego słowa to był żart. No taki żart, wszyscy powinniśmy wstać i się śmiać, a na końcu być brawo. Przecież żartowałem. Po co się obrażasz? I ktoś kogoś obrazi, to jest, ja lubię właśnie to, obrażę kogoś, nie? Ale jak na końcu powiem, żartowałam, no to już powinien się nie obrazić, bo to był tylko zwykły żart. Jakbym ci powiedziała, ty ciulu, i byś stwierdził, że cię obraziłam, to ja bym ci powiedziała na końcu, ale ja żartowałam, a ty byś powiedział, ach, jak żartowałaś, to luz. Tak to działa ostatnio. To działa podobnie jak, to nie hejt, to tylko moje zdanie. Czyli jakby Zbigniew Stonoga teraz powiedział, że on tylko żartował o Ziobrze, to zarzutów by nie miał? No, bo to był żart. Nie, panie Zbyszku, warto. Wystarczy powiedzieć, żartowałem, Zbychu, i pokłopacie. W każdym razie, o co chodzi tutaj w tym artykule? No chodzi o to, że sobie ukraiński, ale zaznaczono, że rosyjskojęzyczny wokalista nagrał na Instagramie chyba taką storkę, gdzie powiedział to, co już powiedziałeś, nie będę powtarzać, co by nam filmu nie zdjęli. No i ludzie zaczęli, ktoś, zaraz ci powiem kto. Ukrainiec, na którego koncert przychodzą Ukraińcy, jak się domyślam, mówi o powrocie do Imperium Rosyjskiego. Tak, i ja tutaj miałam napisane, kto, o tutaj chyba mam, udostępnił na, no, wideo udostępnił na portalu X Bartłomiej Wypartowicz z serwisu Defense24. Chłop długo mieszkał w Rosji i sami Ukraińcy, delikatnie mówiąc, za nim nie przepadają, podkreślił dziennikarz w kolejnym wpisie. Czy nas to jakoś specjalnie interesuje, że są niektórzy Ukraińcy, którzy za nim nie przepadają? No, chyba średnio nas to interesuje, ale widać, że po co... Ja odbieram, że ta wstawka akurat o tym wpisie to była po to, żeby... Ale słuchajcie, nie wszyscy Ukraińcy się z nim zgadzają, więc to wcale nie jest tak, że on jest jakiś rozchwytywany na Ukrainie. No, mam Marylę Rodowicz, też nie każdy jej słucha, ale jakby powiedziała taki tekst do kogoś, no to słabo by wyszło dla całego naszego kraju. Ja mam wrażenie, że gdyby taki tekst powiedział polski artysta o języku ukraińskim w Polsce... No właśnie o tym mówię. To miałby dużo większe problemy wizerunkowe i zaraz by o tym mówił Krzysztof Stanowski. Zresztą tak było. Był ten czarodziej jakiś tam... No jakiś gościu, który tam gadał, że jeśli dajesz rękę psu, a pies ci gryzie, to takiego psa trzeba odstrzelić. Coś takiego powiedział. I w kontekście Ukraińców. I już miał dramę przepotężną, bo nagrał o nim Stanowski, nagrał o nim... Jakieś tam inne kanały komentarzy nagrywały. Po jakimś tam głupim filmie. No wiadomo, no takie słowa też nie powinny paść. Nie żebym go usprawiedliwiał. Tylko o tym człowieku jakaś cisza. Co on w ogóle tam powiedział? Знаете, что меня бесит в Польше? Меня нахуй бесит польский. Przetłumaczyliśmy go w ogóle na ten sztuczną inteligencją. Może zobaczmy sobie, jak to brzmi po polsku. Wiesz, co mnie wkurza w Polsce i... Ukraińcy. A nie mówi o mnie. Co? Nie mówi o mnie. Nie wkurza. Naprawdę nie rozumiem, po co mówić w tym języku, kiedy jest rosyjski. Naprawdę tego nie rozumiem, naprawdę.
Po prostu naucz się, kurwa, rosyjskiego i mów normalnym, kurwa, językiem. Naprawdę nie rozumiem. Przecież jest rosyjskie imperium. Po prostu do niego dołącz, kurwa. Wejdź do niej jak wcześniej i mów normalnym, kurwa, językiem, debile. Sprawdzę cię, czy czujesz się zmęczony. Przetłumaczone przez AI. No, to wiele wyjaśnia. No. I taka sytuacja. Pan, jak on się nazywa? Kirył Bledny. Może biedny. Znaczy, pan Bartłomiej Wypartowicz dał informację, gdzie można kupić sobie bilet na jego koncert w Progresji w Warszawie 21 grudnia. No ale też nie brakuje właśnie komentarzy, że zaplanowane w polskich miastach koncerty zespołu Poszłaja Moli powinny zostać odwołane. Przynajmniej tak podaje Wirtualna Polska. Że ich teledyski albo są zbyt kontrowersyjne dla YouTube'a i szybko z niego zlatują, albo są odtwarzane kilkanaście milionów razy. To jak się to ma się do tego, że Ukraińcy za nim nie przepadają, skoro ma taką oglądalność ten człowiek na YouTubie i na ichnym portalu w kontakcie? To może Rosjanie go właśnie oglądają. No. To jest Ukrainiec mówiący po rosyjsku, który popiera Rosję. Ilu Ukraińców to jest Ukraińiec, utożsamia się z Ukrainą. Mówi po rosyjsku, no bo na Ukrainie wielu Ukraińców mówi w języku rosyjskim, na wschodzie na przykład, nie? Albo są dwujęzyczni, po rosyjsku i ukraińsku. 26 listopada Gdańsk, 28 listopada Poznań, 1 grudnia Kraków, 2 grudnia Wrocław, no i 21 grudnia Warszawa. Może się wybierzemy tam. Właśnie chciałem się zapytać, czy wybierasz się na koncert? Może pójdę, jeżeli będzie faktycznie tam grany. Może warto by było zrobić sondę uliczną z tego wydarzenia, no, pod klubem stanąć. No, jakbyśmy stanęli w Warszawie pod tym i zrobili sondę, czy słyszeli o tym, że Polacy to debile, że mówią po polsku, czy wybierałem się na koncert tego człowieka. Może. A tam sami jeni pani Maju i taka sonda będzie. Może uda się złapać tego artystę, jak będzie wchodził akurat do tego klubu i zapytać go, co miał na myśli, mówiąc takie żarty. Znaczy, no ja uważam, że jeśli sobie w ten sposób żartuje z Polaków, wiedząc, że my to mamy bzika na punkcie... W Polsce, koncertując w Polsce. To nie powinien koncertować w ogóle w naszym kraju. W ogóle nie wiem, kto się zgodził na to, żeby on koncertował w naszym kraju, tym bardziej, że sobie pozwala na takie teksty. Bo samo tłumaczenie, że to był żart, mnie nie przekonuje, bo tak możemy tłumaczyć każdą sytuację. Tak jak właśnie wspomniałeś, Zbigniew Stonoga może też się teraz wytłumaczyć, że on żartował. Albo Hitler. Hitler może powiedzieć, że to był taki prank, bro. Trochę nieudany. A że nie wyszło, to już, wiesz, to już mało ważne. Ważne, że to był żart. Ważne na końcu powiedzieć, że to żart. Ważne jest powiedzieć, że to... Zaznaczy w komentarzu, że ty kurwo, ale to nie hejt, to tylko moje zdanie. I to już się nie liczy. I to już jest ekstra. To już jest spoko. Tak jest. A czy przypadkiem głównymi odbiorcami jego twórczości w Polsce nie mają być sami Ukraińcy, w dużej części również rosyjskojęzyczni? Dobrze wie, że ma koncerty w Polsce i coś takiego dodaje. To trzeba odwołać. To jakaś prowokacja. Może warto zrobić prowokację i go na Ukrainę odstawić. Właśnie. A mnie to zastanawia, nie? Jak to jest, że ci młodzi artyści mogą sobie wyjeżdżać z kraju, podróżować, koncertować i oni nie są potrzebni w wojsku? A inwalidzi im są potrzebni w wojsku? Co zawinił inwalida, taki młody chłopak, który sobie... karierkę na Instagramie robi, on nie pójdzie walczyć, ale inwalida na Ukrainie już musi iść walczyć. To gdzie tu są jakieś... Czym on się przysługuje dla ojczyzny? Sztuką? Która jest wątpliwa? Sztuką. To niech, artysta. To niech ci inwalidzi, nie wiem, stopami zaczną obrazy malować, też będą się zajmowali sztuką, będą artystami. To ja już bym tak szybko zrobiła. Ale tego nie robią. A on zajmuje się też antypolonizmem. To też jest może jakieś istotne dla jakiegoś. No bo nie rozumiem, dlaczego oni koncertują, zamiast inni ludzie siedzą i walczą, a gówniarze tacy sobie koncerty uprawiają i jeszcze gadają, że jesteśmy debilami. A na końcu powiedzą, że to żart. Wszyscy mieli się śmiać. Zełański też jest znany z żartowania, przecież komik. Może no, wiesz. Widziałeś, jak on pitolem machał? Myślałam, że puszczę pawia.
A mnie doprowadza do szału, gdy Polacy nie znają własnego języka i piszą przymiotniki takie jak polski, francuski czy niemiecki wielką literą. Widzisz? To on wpisów Krystyny Pawłowicz chyba nigdy na oczy nie widział. Chyba widział, bo to jest człowiek, który ma w swoim niku flagę Izraela, Ukrainy i LGBT bez polskiej. To jakiś Żyd, komuch. Ukrainiec, Żyd, gej. Pewnie jeszcze czarny. Pewnie tak. Czuję się odwrotną płcią. Albo żadną płcią. Żadną. Te żadne są najlepsze, nie? Po prostu człowiek nikt, nie? Nasz polski orzeł zeżarł całą ukraińską pszenicę, po czym się pożygał na tęczową flagę i dostał sraczki, po której wytarł sobie dupę izraelską flagą. Boże, to słabe, ale śmieszne. Mam nadzieję, że poprawnie napisałem powyższe zdanie. Tak dla mnie jest okej. Okay. Co prawda Mr. Raccoon przyczepiłby się do braku kropki na końcu zdania, ale już go wyedukowałem w tej kwestii. No cóż, są i tacy ludzie, i to również, jak się domyślam, jest pewnego rodzaju prowokacja, zapewne jeden z troli piszących sobie na Twitterze, no bo tam jest bardzo wiele takich kont, które po prostu wywołują dyskusję, skandal jakiś swoim wpisem. Też po części tak robię. Trochę bardziej staram się merytorycznie, ale też tak podgryzać, podszczypywać. Trochę? Trochę. Ty czasami jak taka pijawka. Tomasz List to już biedny, nie wie, jakie wpisy ma dodawać. Przyjdzie podstawka i go zaraz tam... Giertych mnie zbanował. A zapraszałem go na wywiad. No widzisz, już na pewno nie przyjdzie. I mi nie odpisał, ja nie wiem dlaczego. Bo zrobił taką głupią... Taki głupi wpis zrobił, ja tego nie znajdę pewnie teraz. Taki, no, taki, kurczę, jak to nazwać, rebus, nie rebus, krzyżówkę, gdzie tam... Ci się hasło nie zgadzało pewnie. Nie, no, dał tam jakieś, że Hamas, Rosja, Chiny, no, że tam niby wszystko mu się, literka jedna mu się łączy. No, to ja zrobiłem to samo, ale to było Giertych Roman. To był Gazprom, taki... Głupi wpis, po prostu w odpowiedzi na jego krzyżówkę dałem jemu inną krzyżówkę i mnie zbanował. A dużo lajków miało moja odpowiedź. Więc nie wiem. Gazprom. No, ciężko będzie to znaleźć. W każdym razie, no, jestem zbanowany przez parę osób, ale przez Krystynę Pawłowicz też, więc jest tak symetrycznie chyba. A ty nigdy nic nie napisałaś chyba nawet, nie? Mnie za twarz chyba. No. Twarzowe dostałam. Wlepa. Nie znajdę chyba tego, bo to już zbyt dawno temu było. W każdym razie, no, ukraiński muzyk mówi sobie żarty o Polakach, o polskim języku i jak na razie nie zajęły się tym żadne służby. No bo co będą się zajmować takimi rzeczami? Jakby to było odwrotnie, no to tak, no to zaraz ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych zająłby się sprawą, sprawa trafiłaby do prokuratury i Polak miałby przechlapane, zaskoczę cię, i by się nie pozbierał tak szybko. A tutaj ta sprawa, chociaż no nawet TVP Info o tym napisało, ale też dodali, że to był tylko żart, więc nie wiem jak to odbierać, bo czekam na taki moment, wiesz, w którym zacznie mnie to bawić. Tak czytam to i tak czekam, nie? Może w końcu ja się zaśmieję, może w końcu zobaczę, że to było śmieszne. Ale tutaj mamy Ukraińca, który obraża Polaków wprost, nagrywając to publicznie, mając jakieś tam milionowe zasięgi, jeszcze sobie koncertuje w Polsce, a jakaś no-name'owa Norweszka wystawiła baner na proteście propalestyńskim, w którym była flaga Izraela wrzucona do kosza, i przepraszał za to prezydent Polski, prezydent Warszawy. A tutaj nikt się do tego nie odnosi nawet. No, czy... Bo ja teraz chyba... Jeśli obrażamy Żydów... Znaczy, jeśli ktoś z zagranicy obraża Żydów, którzy w ogóle nie są związani z Polską, bo chodzi o Żydów izraelskich... Może ja już jestem za stara, ale wydaje mi się, że ty chyba za daleko zabrnąłeś z tymi myślami. Czy tobie się wydaje, że prezydent Ukrainy przeprosi
za cokolwiek? Czy on kiedykolwiek za cokolwiek przeprosił? Nie, skoro prezydent Warszawy... No tak, no to ty byś chciał, żeby prezydent czego przepraszał za niego? Nie, nie, prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, od razu na to zareagował. Jak był jakiś głupi plakat jakiejś Norweszki, nawet nie Polki, która sobie szła w tym propalestyńskim proteście, od razu na to zareagował. A tutaj mamy nie no name'a, tylko jakiegoś artystę, który ma milionowe zasięgi, mówi takie rzeczy o Polakach i ma mieć koncert w Polsce, ale w Warszawie. Ale on mówi o Polakach wolno. Tu właśnie o to chodzi, że o Polakach można, to Polacy o kimś nie mogą mówić. W Polsce, z polskiej inicjatywy nie może wyjść nic przeciwko innemu krajowi, no przeciwko Ukrainie też by nie mogło wyjść, też by zaraz przepraszały nasze służby, ale służby, czy prezydenci, czy ktokolwiek inny z Ukrainy nie przeproszą za tego człowieka i nasi zaraz wyjdzie ten, zaraz wyjdzie Trzaskowski i przeprosi, że on się, że to był żart i że Polacy nie zrozumieli jego żartu, jeszcze on zostanie przeproszony. No tak, że chcieli go skancelować, biednego. No. I za TVP Info przeprosi jeszcze. No. Nie wiem, no dajcie znać, czy mamy się wybrać na ten koncert, o ile się w ogóle odbędzie, bo możliwe, że faktycznie po takiej aferze już żadne kluby nie będą chciały go wpuszczać, czego mu życzę. Mhm. Ale jeśli będzie ten koncert, no to może byśmy się tam wybrali, co? Jak myślisz? Warto? No jak nianie sobie załatwimy, to czemu nie? A, tam dzieci już duże. Potańcujemy se po ukraińsku. Jak to się tańczy? Do tyłu. Czekaj. Zobaczmy, kiedy te koncerty są, bo jakoś niedługo ma, tak? Pod koniec listopada. W Warszawie jest ostatni. Sprawdź, kiedy jest w Warszawie. No nie, no w Warszawie to dopiero koniec grudnia. Nie wiem, czy w ogóle tu będziemy. 26 listopada Gdańsk. Do Gdańska mamy idealny dojazd. Pociągiem 3 godzinki jesteśmy. Już warto. No jak ja będę miała się 3 godziny drogi poświęcić, to tą... Musi być dobry koncert. Musi być dobry koncert. Dajcie znać, jak jesteście za takim pomysłem, no to możemy coś dla was wymyślić i zrobić tam jakieś materiały z tego. A może wyślemy kogoś na koncert? Ja bym pojechał. Ciekawie będzie. Ale no to zależy od was. Jak wam się nie spodoba, no to nie będziemy jechać też bez sensu, bo robimy te materiały dla was. I dzięki wam bardzo serdecznie. Piszcie, co wymyślicie o tej sytuacji. No i heja. Mogłeś powiedzieć jeszcze, żeby poszli na dwie baby zostawić jednorożca. Pójdźcie na dwie baby i zostawcie jednorożca. To taki kanał. Dwie baby. No, tak głupio bez jednorożca.